Materiał tego typu już jeden kiedyś robiłem, ale mam wrażenie, że warto go rozwinąć i tak bardziej skupić się na kwestiach komunikatorów internetowych, bo na nich często czy chcemy, czy nie będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że jeżeli uczysz się angielskiego, to będziesz też ich używać właśnie ze swoim anglojęzycznym rozmówcą. I takich kilka skrótów, które musisz znać, po prostu musisz znać, bo one będą używane, one padną gdzieś, czy w komentarzach, czy właśnie w wiadomościach prywatnych. No to dziś chciałem Ci kilka przedstawić. Po pierwsze, Właściwie po pierwsze dwa, to będzie PM and DM. One mniej więcej znaczą to samo. Bo PM to jest private message i DM to jest direct message, czyli taka bezpośrednia wiadomość to DM. Czasem jest też używane w mailach. Tam mamy skrót gdzieś w tym miejscu, gdzie wpisuje się adres odbiorcy. To często jest DM, czyli właśnie Direct Message. No i okej, okay, znamy ten skrót, ale po co nam on właściwie jest? Ano po to, że ktoś może wysłać nam, dajmy na to w komentarzu, pod naszym zdjęciem, gdzieś w jakichś mediach społecznościowych: I've sent a DM albo send me a PM. Tak, czyli my wtedy nie musimy się zastanawiać, czy on prosi nas o wysłanie, nie wiem, po południu, PM? A o co to jest ten DM, jakaś waluta? Nie, my wtedy wiemy, że ta osoba już mówi nam o wysłaniu prywatnej wiadomości. Nawet w języku polskim już to przechodzi do popkultury, mówi się DM-y. Tak, ktoś tam komuś wysyła Diemy. Następnym skrótem, który moim zdaniem warto znać, bo ktoś też mógłby nam tak napisać, na co warto uważać, warto mieć świadomość tego, że nie każdy w internecie jest fajny i miły. Żartuję, to od Ciebie zależy. To to IRL bo tak by to należało przeliterować, to jest skrót od... No właśnie, jak myślisz, jakby ktoś ci wysłał coś takiego Let's meet IRL. Hmm? Let's meet IRL. Albo nawet ktoś by ci wysłał coś takiego LMIRL. Hmm? To już w ogóle maksymalne uproszczenie. Oczywiście chodzi o in real life, czyli w rzeczywistości, w życiu realnym. Niekoniecznie musi to być chęć zaproszenia cię na spotkanie. Może to być też pytanie What do you do? IRL, czyli co robisz, czym się zajmujesz w życiu prywatnym. I już teraz nie dasz się zaskoczyć. Już teraz wiesz co to znaczy. Prawdopodobnie z mojego ostatniego materiału, a postaram się go gdzieś tutaj dorzucić. Znasz skrót BRB, czyli be right back, zaraz wracam. A czy znasz GTG albo takie G2G? Mogą być używane zamiennie. Chodzi o got to go, czyli muszę iść, muszę spadać albo got to, bo to dwa, wymawiane po angielsku jako two, jest tak samo brzmiące jak słowo to, którym jedno ze znaczeń jest do, do czegoś. So got to go oznacza jak muszę do iścia, tak? Muszę do iścia, to jest logika języka angielskiego. Jeżeli teraz tego nie rozumiesz, po prostu zapamiętaj zwrot, że got to go oznacza muszę iść. A Amerykanie często powiedzą gotta go, gotta go, tak jakby tam było R gdzieś słyszalne, gotta go. Więc sorry koledzy, spadam, got to go, o karekału. Zapisywane w komunikatorach często w taki sposób. No i jeszcze chciałbym tutaj wtrącić, że my nie musimy być na siłę cool. Nie musimy tego używać w każdej wiadomości, bo jeżeli nie, to nie jesteśmy nowocześni. Absolutnie nie. Bardziej nastawmy się w taki sposób, że to ktoś może to do nas wysłać, a my nie damy się zaskoczyć, bo już to znamy. I to chyba będzie lepsze podejście. Następne skróty, właściwie dwie formy jednego skrótu, to będzie IMO albo IMHO. Co w jednym i w drugim przypadku wypowiemy raczej jako email. I mam wrażenie, że to jest czasem używane już jako słowo. Ktoś coś mówi i mówi, Emał. I dalsza część zdania, bo jest na tyle próżny, żeby nie powiedzieć in my opinion, czyli moim zdaniem, in my opinion. A tutaj jeszcze mamy dodatkowo takie honest, in my honest opinion, czyli moim szczerym zdaniem. Ktoś mógłby też powiedzieć na przykład humble, in my humble opinion, czyli moim skromnym zdaniem, jeżeli byśmy chcieli zakombinować. Tak czy inaczej, to oznacza według mnie moim zdaniem. Możemy rozpocząć w ten sposób jakąś naszą wypowiedź i na początku podkreślić, że to jest Twoje zdanie. Na samym w końcu będzie coś nieładnego. Zobacz, tak naprawdę to są dwie literki, ale to jest coś nieładnego, coś wulgarnego. Wy nie będziecie tego używać, bo ja wiem, że ty jesteś porządnym obywatelem i porządną obywatelką, ale warto to znać, ponieważ ludzie czasem gdzieś mogą tego użyć i my wtedy co? Nie damy się zaskoczyć. Ja ci oczywiście o tym opowiem już za chwilę, ale fajnie, jeżeli coś po sobie pozostawisz, będzie mi bardzo miło na serduszku. Tak, pozostawisz coś? Łapki serducha, udostępnienia, komentarze wszystko to mile widziane. To jest skrót, od uwaga, uwaga. Nie mogę tego powiedzieć głośno, bo to jest niecenzuralne słowo, to drugie, ale podpowiem ci tylko, że w angielskim często mówią na to F-word, czyli słowo na F. I ono jest takim trochę odpowiednikiem naszego słowa na come. Że tym słowem na F można wszystko zrobić w języku angielskim, dosłownie wszystko. A będzie przymiotnik, czasownik, rzeczownik, może rzeczownik nie. Użyjemy tego do każdej sytuacji. A skrót ten oznacza ash and F-word. Co, so, ash to jakby tak, jak. Nie chodzi o osła, ash. Tylko o aż, co można przetłumaczyć jako jak cholera. Ktoś by na przykład ci napisał I'm hungry AF, czyli jestem głodny jak pieron, albo na przykład I'm tired AF, czyli jestem zmęczony jak cholera. Rozumiesz zamysł, prawda? A zatem mam nadzieję, że te skróty ci się przydadzą, zwłaszcza do tego, żeby nie dać się zaskoczyć i wiedzieć, o czym oni do nas piszą. Pozdrawiam cię serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!